Zaraz zobaczę, co to jest za budowla, ta tutaj po prawej stronie. A tam mamy główny punkt naszego programu, czyli katedrę w Burgos. Ona chyba trochę przypomina tą katedrę w Barcelonie, aczkolwiek tam nie byłem, ale tylko ze zdjęć. Chodzi o te same szczyty. Zobaczymy, przejdziemy przez park i co to jest tutaj. Dobra, coraz cieplej się robi. I to nieproporcjonalnie do czasu, który upływa. Czyli czas płynie wolno, a ciepło się robi szybko. Nie wiem, co to jest. Klasztor chyba jakiś, tak mi się zdaje. Stawiam na klasztor. Zaraz jak staniemy w cieniu, zobaczymy. O, ale tu jest nawet napisane. Na pewno jest to zamknięte. Klamki brak. Instytut. No i to wszystko, co potrafię przeczytać. Jest po hiszpańsku, angielsku i school. A, jakaś szkoła wyższa pewnie. Lopeza de Mendoza. Tutaj mamy trochę czasu, 12 sekund jeszcze na przejście, a przed nami jest most, który prowadzi do Pałacu Sprawiedliwości, czyli pewnie sąd w Burgos. Tak jest, to jest sąd w Burgos. I to tu nie rzeka pod spodem, ale ślicznie. Zobaczcie. I ten szum. O, i kaczucha sobie pomyka. Zobaczcie, jedna idzie, druga prunie. Ślicznie tutaj jest. A z tej strony mamy te. Spójrzcie, jaka fajna aleja zrobiona jest z tych drzew. To są prawdopodobnie jakieś klony albo drzewa już takie przyszykowane na wojnę, bo w Moro mają korę, ale wygląda to obłędnie. Naprawdę bajka. A tutaj jest właśnie Pałac Sprawiedliwości. No i mamy sąd w Burgos. No to jest... Tam jest ten pałac, a tu jest rzeka i zobaczcie, jak ludzie sobie fajnie spędzają czas. Można przejść tutaj właśnie nad samą rzekę, usiąść. Tutaj pani karmi z dzieckiem gęś, to jest gęś, nie łabędź, to jest gęś. Są kaczki, a tam sobie pan sobie siedzi na trawniku i czyta książkę. A my teraz pójdziemy sobie tędy, trochę w cieniu. I drugim mostem już wyjdziemy na katedrę. O, tutaj widzicie, można sobie wejść, gdzie ci ludzie są. I spędzić czas w terenie zielonym, w centrum miasta. Jest tak dużo ciekawych rzeczy i budowli, chociażby tak jak ta w Burgos, że tak naprawdę byliśmy dopiero po tej stronie, już przechodzimy na tą stronę. Aczkolwiek tego, to na mapie nie jest w ogóle podpisane, co to jest. Ale jest jakiś kościół. Obok jest hotel. Kościół jest otwarty, także no, trzeba wejść. Nie ma innej opcji. Dobra, entrada. Wchodzimy. Ciągnij to. Msza jest. Nie zakłócać, także na spokojnie sobie popatrzcie, jak to wygląda.
Dobrze, wychodzimy z kościoła, nie będziemy przeszkadzać. I teraz już chyba po drodze tylko katedra. Tutaj mamy autokar. Także wycieczka. No widać, że to jest miasto turystyczne. Przepraszam, zbawieniem jest, moi drodzy, lekki wiatr. Tutaj mamy drogowskaz. Muzeum Ewolucji Człowieka. Jest prosto. Kaja de Burgos, czy jakieś zabytki pewnie Burgos. Wszystko w lewo. Katedra Arco de San Martin w lewo i klasztor San Pedro de Carde, coś tam wreszcie zaklejone też chyba tam. Także idziemy, nie wchodzimy do muzeum. Musimy zostawić sobie coś na następny raz, na pewno. Na następny raz. A tutaj ta brama, która prowadzi do katedry, po pierwsze zapiera mowę. Krucha w gardle staje, jest tak ładnie. Tutaj mamy ten fajny most. Trochę się kręcę, powiem wam, dlatego że nie jestem przygotowany. Jak przewodnik powinien być przygotowany. Ale tu mamy napisane, co to jest za most. Puente de Santa Maria. Rzeźba kobiety, która piecze kasztany. Tam są, nie wiem, może Rzymianie, ale później tamtędy się przejdziemy, to zobaczymy. A to jest właśnie rzeźba kobiety piekącej kasztany. Dobrze, idziemy. Tu Arco de Santa Maria, czyli ta brama chyba Świętej Marii to się nazywa. Zobaczcie, jak piękne zdobienia, jakie cudowne rzeźby. Sławek tutaj już jest przed nami. Okay. No i tutaj mamy, wchodząc do tej bramy, już, a może z tej strony stanę, będzie lepiej widać. Zobaczcie. Piękne zdobienia. A tam już idziemy do katedry. Bardzo dużo. W porównaniu z innymi miastami. O, tu jest entrada, jakieś wejście. Tylko ciekawe, czy to jest płatne. A, nie wolno zrobić. Widzicie, nie wolno filmować i tak dalej. A szkoda. To jest muzeum. Entrada Exposition, czyli na górę. Co? Widziałem, że nie wolno. Ale ja nie mam takiego. Ja mam kamerkę GoPro, a to nic o GoPro nie jest napisane. Podobno tu jest za free wejście, czyli za darmo, bez biletu. Także wejdziemy, zobaczymy. Czyli wchodzimy tutaj na tą bramę. Tak mi się wydaje. A nie, to jest chyba muzeum. O, jest nasza rzeźba. Jest nasza rzeźba. Arco de Santa Maria. O. Z Muzeum Sztuki bodajże. Tylko wam pokażę, jak to wygląda. Tak z grubsza. I nie będę filmował, żeby was nie zanudzać. Zobaczycie tylko. Sorry, że dyszę, ale trochę ważę. Zobaczycie, moi drodzy, tylko. O, tutaj jest plac i katedra. Super widok. Jak to wygląda z tej strony, spójrzcie. Się wchodzi do takiej sali, jakby chyba sala rycerska,
Ale zwróćcie uwagę przede wszystkim na to sklepienie. No, fantastyczne. Albo Sara Królewska, może to jest nawet, bo mamy tron. Taki tron. Jaki król, jaki król, taki tron. U nas prezes ma chyba lepszy. Zobaczcie. Nie wiem, czy to nie jest tak pośrodku wyślizgane, że każdy dotyka na szczęście. Czyli to był chyba lepszy człowiek, a to był chyba gorszy, bo nie jest wyślizgany. Tutaj mamy jakieś insygnia władzy chyba królewskiej. Miecz. Poematy, klucze. Może to jest klucz do bramy. I jakaś kość. Zobaczymy, co jest tutaj. Sabino El La Torre. 8 osób może wejść. Tu się wchodzi na górę i mamy tutaj panoramę Burgos. Spójrzcie. Tutaj widać wszystko. Tu, gdzie byliśmy z góry. Most, na którym staliśmy. Pamiętacie? Kościół, w którym byliśmy? Pardon. No, prześlicznie, powiem wam. Pogoda nam dopisała. Tak staram się po... Ale tu pachnie ciastkami. Jak panie Sławko, ładnie? Dobrze, wychodzimy. Także kolejna atrakcja. Na szczęście jest za darmo. Tylko tyle, że niestety trzeba było wchodzić po schodach, ten upał. No ale cóż, czego się nie robi, żeby coś zwiedzić. Tutaj mamy poukrywane kawiarenki. I plac katedralny. Katedra de Santa Maria. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Wejdziemy do środka. Jeszcze nie jest zamknięte. Także tutaj są suweniry. Na pewno też coś się kupi. Napijemy się jakiegoś piwa bankowo. Ale najpierw idziemy, panie Sławku, do katedry. Zanim nam ją zamkną. Bo nie wiem, czy o 15, czy o 17 zamykają. To już na tym placu można spędzić tutaj pół dnia. A gdzie jeszcze są inne atrakcje? Tak naprawdę ludzi dużo, ale jak na okres turystyczny i na niedzielę i na piękną pogodę, to nie jest tak tłoczno. Aczkolwiek nie wiem, jak tutaj jest na co dzień. Informacja, bilety. Zobaczymy, ile to kosztuje. No już tu jesteśmy, wypadało wejść. No nie wiem, ile to. O, tutaj 10 euro chyba. Turystyka. 11 euro kosztuje zwykły bilet, a 10 chyba jak jest grupa, jak jest zorganizowane. No trudno, kupimy. Dobra, kupiliśmy bilety. Indywidualny bilet 10 euro od osoby i tutaj wyjść na zewnątrz, w lewo, no i pewnie wychodzimy z drugiej strony katedry. Także moi drodzy, wchodzimy do katedry, ale jeszcze wam chciałem pokazać, jak to wygląda z zewnątrz. Pogoda jest przednia, ale mam małą uwagę, tylko ta temperatura. Spójrzcie, jak jest fantastycznie. Dobra, jesteśmy w katedrze. I teraz tak. Co to? A, tu można kupić chyba bilet po prostu przez internet. Ale tutaj te drzwi też są niczego sobie, zobaczcie. I te wejściowe. Tutaj jesteśmy w takim bocznym jakby pokoju, nie wiem, jak to nazwać. Sarkofag, ołtarz. I naprawdę trzeba by tu było to prześledzić, kto tutaj leży i kim on był przede wszystkim.
No, historia jest bardzo ciekawa, ale trzeba poświęcić jej też bardzo, bardzo dużo uwagi i zrozumienia. Tym bardziej, że wiele wątków się łączy ze sobą i w połączeniu dopiero wątek z wątkiem, wątkiem z wątkiem mamy cały obraz jakiejś historii. Tutaj musimy pokazać bilet. Także Sławek tutaj wyciąga bilecik. A? Tu pan nam zeskanował i możemy iść dalej. Zobaczcie, jakie śliczne złote zdobienia. No kurczę, pięknie to wygląda. I ten witraż. Sorry, że ja tak bardzo chaotycznie to wszystko nakręcam, ale to wszystko jest tak piękne, że nie jestem... O, widzicie, no tu można sobie zeskanować i mieć w tych językach informację turystyczną. Niestety, niestety. Widzicie gdzieś tutaj flagę polską? Nie. O. Ale tak to wygląda z tej perspektywy. To, co teraz filmuję, to jest kaplica de San Enrica. Barok, 1670 rok. Spójrzcie tutaj te krzesła. Jak to wszystko jest wykonane, z jakim pietyzmem. Że tam wszędzie sobie wejdziemy, obejrzymy. Szkoda tylko właśnie, że nie ma informacji w języku polskim w tej aplikacji. Bardzo szkoda. Tutaj mamy kaplicę San Juan de Sahagún, XIV-XVII wiek. Piękne. Kolejna kaplica. Dobrze, że wziąłem drugą baterię. I mam jeszcze dodatkową kartę pamięci, bo mogłoby się okazać, że nam zabraknie. No, przepiękna ta katedra, każdemu polecam tutaj wejść. To, że ja tak kręcę, bardzo, spójrzcie, nie wiem z czego to jest, z jakiego kamienia, ale to jest jakiś szlachetny kamień. Jaki to będzie, marmur? Co to będzie, Sławek? Marmur. Co? Biały marmur. Biały marmur, no. Jak to jest pięknie wszystko zrobione. No, zachwycające. Ja po prostu wam pokazuję na tyle, na ile potrafię. Na ile potrafię to ogarnąć i jakoś to ująć obiektywem kamery. Ale kamera to kamera, a oko ludzkie i emocje to jest zupełnie coś innego. Wszędzie jest po prostu historia. Spójrzcie. Ktoś zasiadał w tych ławach. Ktoś tutaj się modlił. Przebywał, kontemplował wieki temu. Tutaj obok słyszymy w tle, że jest msza, odbywa się. I te witraże kolorowe. A tam na samej górze jest zegar, dzwonki, no i prawdopodobnie uśmiechnięty jakiś gość, który pewnie uruchamiał jakiś tutaj zegar, ewentualnie dzwonnicę, nie wiem. O właśnie, to jest aplikacja, no ale niestety nie po polsku. I nad tym ubolewam. Bez statywu, żeby robić zdjęcia, ewentualnie
Dobra, ale chyba to trzeba przejść. Tak. Tam później się wchodzi, nie? I się wychodzi. O, słyszycie organy? To tutaj jest msza. Zobaczymy, kaplica de Santa Ana. To robi wrażenie. To naprawdę robi wrażenie. Ja pierdzielę, jak się komuś chciało. Tak wysoko. Tak dokładnie. Tak pięknie. Tutaj są szaty liturgiczne. Posadzka też swoje lata ma. No widać przepych. Nawet na tamte lata, na ten wiek XV, to myślę, że teraz, gdybyś ktoś chciał zrobić taką szatę, to naprawdę wymagałoby dużego kunsztu i umiejętności. A tutaj XV wiek. 500 lat temu, 1500 lat temu, może to lepiej zabrzmi, lepiej odda ten upływający czas. Pokażę wam jeszcze tu blisko od góry ten ołtarz. Przyjrzyjcie się tym detalom i tej misternej pracy. W tym miejscu prawdopodobnie jest krypta grobowa i leżą tutaj jacyś biskupi. Księża, nie wiem, monsenior i tak dalej. I są jeszcze cztery miejsca. A tutaj wygląda jak jakiś arcybiskup. Te poduszki, które są wykonane z kamienia, wyglądają tak, jakby były naprawdę miękkie. I jeszcze jakieś, o tutaj jest, w nocy jak jest oświetlone, to musi fantastycznie wyglądać. Ale do czego zmierzam? Nawet te ławki wyglądają fantastycznie. Nie wiem, czy to są oryginalne ławki, czy to są ławki zrobione na tamten styl. Ale spójrzcie. 10 euro za zwiedzanie takiej katedry to naprawdę nie jest wiele. To jest 45 zł. A w Polsce myślę, że by wejść do takiego obiektu, musielibyśmy zapłacić na pewno dużo, dużo więcej. Zobaczcie to. Kurczę, jakie to robi, jakie to jest piękne. Tam coś na górze musiało być, bo jest taki jakby tylko cień. Czyli coś musiało być. Tędy można sobie przejść, znaczy można, my nie możemy, ale jest przejście. Ależ cudownie wygląda ta góra, kurczę. Naprawdę łamie mi się głos. Tu jest jakiś powóz. Na pewno jest odrestaurowany. Na pewno nie jest oryginalny. Nie wiem, kto tym jeździł, czy jakiś ksiądz, ale jak ksiądz, to pewnie niezwykły ksiądz. Tylko jakoś bardzo, bardzo ważna osobistość. Tam jest napisane, co to jest. Dojdę bliżej, pokażę wam. Dla chętnych, dla ambitnych. Będzie to informacja, do czego służył ewentualnie, co to jest ten powóz. Są tutaj znaki informujące, gdzie wejść, którędy wejść, gdzie, w jakiej kolejności zwiedzać, ale można się i tak pogubić. Teraz zobaczycie, co jest za mną. Tam to jest piękne, potrzyma was w niepewności, ale to, co jest tutaj, też jest prześliczne. Prawdopodobnie tutaj zasiadywały bardzo ważne osoby, jeżeli chodzi o kościół. No robi to wrażenie.
Ja się powtarzam, ale... Ale zatyka. Zdobienia na tych... Zobaczcie. Tu nam słoneczko wpada. Przecudownie. A teraz chodźcie za mną, odwracamy się. Zaraz, zaraz, poczekajcie. O. Kolejny ołtarz. Tu jest na tym też coś napisane, po łacinie oczywiście. To myślę, że tutaj nie ma osób, które to odczytają. Boderixus Didach Campidoci. Cokolwiek to znaczy, na pewno leży ktoś tam ważny, albo jest poświęcony to ważnej osobie. Także wow, wow, wow. A następny wow, wow, wow. To będzie, jak uniosę kamerę w górę i zobaczycie sklepienie tej katedry. Przygotujcie się teraz na coś fantastycznego. Prawda? Ażurowe. Prześwietlone. Pięknie. Jakby powiedział Włoch, bella. Kolejna kaplica. ...1590 rok. Powiem wam, że jesteśmy troszeczkę tacy jak głuchoniemi, bo oglądamy, domyślamy się, podziwiamy, ale niewiele wiemy, co przedstawiają, o czym mówią dane kaplice, kto rzeźbił ten ołtarz, w jakim wieku, jaka jest historia tego ołtarza. Po prostu tego nie wiemy. Najlepiej byłoby takie obiekty zwiedzać z przewodnikiem, ewentualnie właśnie z aplikacją. No ale widzicie, trzeba się cieszyć tym, co mamy. XIII wiek. XIII wiek, dobra. Jest coś napisane. To dla ambitnych. Obejrzymy sobie teraz tą kaplicę. Ewentualnie tę kaplicę. Jakby powiedziała pani Oen. No to będę bardzo lubił słuchać, jak opowiada na temat języka polskiego, błędów, jakie popełniamy i tak dalej. Spójrzcie. I znowuż. Super wszystko dopracowane.